Kiedy myślisz o plaży, jednym z pierwszych obrazów, które prawdopodobnie przyjdą ci na myśl, będzie fala. Wielu z nas kojarzy fale ze spokojnym ruchem plaży. Przychodzą, zachwycają nas, a potem odchodzą, wszystko w ciągu kilku chwil. Z surferami również wykorzystującymi fale do testowania granic swoich umiejętności, te zjawiska są rodzajem przyjaznych dodatków, które widzimy na plażach. Niemniej jednak, tak jak fale mogą być przyjazne, bywają również chwile, kiedy nie są one tak zabawne. W niektórych przypadkach te pozornie nieszkodliwe fale stają się tak duże i tak gwałtowne, że stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby dać ci mały wgląd w to, jak silna może być siła fali, przyjrzymy się kilku falom, które były tak szalone, że nie uwierzyłbyś, że są prawdziwe, gdybyś ich nie zobaczył. Koniecznie zostaw łapkę w górę i napisz komentarz "fala", a przypnę ci serduszko. Oglądaj do końca, żeby zobaczyć naprawdę szalone nagrania. Rekordowa fala Rodrigo Coxa. W roku 2017 brazylijski profesjonalny surfer i sportowiec Rodrigo Coxa oficjalnie pobił rekord na największą falę, jaką kiedykolwiek przebył surfer. Poszukiwacz adrenaliny wyruszył na wybrzeże Nazaré w Portugalii, by przejechać się na fali mierzącej około 24 metry wysokości. Szczerze mówiąc, nie sądzę, by ktoś mógłby oddać to osiągnięcie tak, jak zrobił to on w tym wideo. Dokonując tego wyczynu, pobił rekord ustanowiony przez amerykańskiego surfera Garetha McNamara w roku 2011, kiedy to McNamara zmierzył się z falą o wysokości 24 metrów, również w tym samym miejscu. Wygląda na to, że w tamtejszych wodach naprawdę dzieje się coś niezwykłego, ponieważ jak inny sposób wytłumaczyć pojawienie się fali o wysokości 24 metrów? Coxa otrzymał nagrodę Quicksilver za największą falę od Światowej Ligi Surfingu w roku 2018 za swoje osiągnięcie i skomentował to na mediach społecznościowych, nazywając to wszystko niesamowitym uczuciem. Rekordy są po to, by je łamać, więc zobaczymy, czy ktoś odważy się spróbować pobić ten w przyszłości. Japońskie tsunami. W marcu 2011 roku mały kraj Japonia doświadczył największego i najbardziej niszczycielskiego trzęsienia ziemi, jakie kiedykolwiek nawiedziło ten kraj. Zgodnie z zapisami było to jedno z pięciu największych trzęsień ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na świecie. Podmorskie trzęsienie ziemi rozpoczęło się w Oceanie Spokojnym, zaledwie 72 km na wschód od półwyspu Oshika w regionie Tohoku w Japonii. Amerykańska służba geologiczna podała, że trzęsienie ziemi miało siłę od 9 do 9,1 w skali Richtera. A ponieważ trwało prawie 10 minut, automatycznie wywołało tsunami o wysokości 10 metrów. To był naprawdę szalony widok. Powstałe tsunami zmyło łodzie, ogrodzenia, a nawet kilka domów. To wideo pokazuje, jak woda przetacza się przez 18-metrową ścianę morską w mieście Kamaishi. Może nie wydaje się to tak niszczycielskie, gdy ogląda się to z góry, ale fala tsunami była intensywna. Trzęsienie ziemi zabrało życie około 23 tysięcy osób, powodując szkody o wartości od 200 do 300 miliardów dolarów. To było ogromne wydarzenie, którego podobnego może długo nie zobaczymy. Nie dotykaj towaru. Osobiście uważam, że najodważniejszymi ludźmi na morzach są kapitanowie statków towarowych. Mają oni niewdzięczne zadanie przewożenia ładunków z jednego miejsca do drugiego, a jeśli coś pójdzie nie tak na morzu, najprawdopodobniej to oni poniosą za to winę. Mimo to nadal przychodzą do pracy. Statki towarowe są zazwyczaj dość duże, bo muszą takie być, biorąc pod uwagę ilość przewożonych towarów, ale nawet te ogromne jednostki czasem muszą zmierzyć się z potężnymi falami. W tym wideo widzimy w pełni załadowany statek towarowy, próbujący manewrować po Zatoce Biskajskiej, akwenie wodnym leżącym między Hiszpanią a Francją, który jest również znany ze swojej burzliwej natury. Zatoka Biskajska może być dość wzburzona, a kapitan tego statku towarowego przekonał się o tym na własnej skórze. Wyobraź sobie, co musiało przechodzić przez głowę kapitana w tym momencie.
jakikolwiek upadek ładunku, a on zostanie obwiniony za wszystko i przy pełnym załadunku statku musiało to być herkulejskie zadanie, aby zarządzać całą jednostką. Trudny dzień dla marynarzy. Prawie każdy rozwinięty kraj ma marynarkę wojenną. Wykonują one godną podziwu pracę, utrzymując morskie granice kraju bezpieczne i wolne od zagrożeń, a także pomagają w walce z morskimi przestępcami. Więc jeśli ktoś powinien wiedzieć o niebezpieczeństwach morza, to właśnie oni. W roku 2016 okręt wojenny należący do Królewskiej Marynarki Nowej Zelandii płynął na Ocean Południowy, najzimniejszy i najbardziej wietrzny ze wszystkich oceanów na świecie. Statek miał za zadanie patrolować ten obszar, ale zamiast łapać kłusowników łowiących ryby, matka natura postanowiła dać im trochę emocji, gdy okręt został uderzony przez ogromne fale. Statek udało się przetrwać, ale to tylko dlatego, że był tak duży i dobrze ufortyfikowany. Czy są ludzie, którzy zabierają małe łodzie i pontony na takie wody, mając nadzieję na złapanie ryby? Mam nadzieję, że nikt nie jest aż takim śmiałkiem. Fala Kalila. W roku 2010 statek wycieczkowy o nazwie Kalila 2 płynął z Półwyspu Antarktycznego do Argentyny. Statek, który ważył dobrze ponad 2400 ton, przemierzał cieśninę Drake'a, jeden z najbardziej niebezpiecznych szlaków wodnych na świecie. Mimo swojej wielkości napotkał opór, który niemal wywrócił go z równowagi. Kapitan statku, który miał wtedy na koncie około 160 podróży morskich, wierzył, że mogą kontynuować rejs. Jednak sytuacja znacznie się pogorszyła, gdy statek został uderzony przez falę o wysokości 9 metrów, która wstrząsnęła pokładem i rozlała wodę po całym statku. Nagranie walki statku z falami zostało wykonane przez National Geographic Explorer, inny pobliski statek, który odebrał sygnał SOS od Kalila 2. Zgodnie z raportami, fala wyłączyła systemy zasilania i komunikacji statku, czyniąc je nieaktywnymi. Na szczęście, drugi statek był w stanie dostarczyć telefon satelitarny, a Kalila 2 ostatecznie dotarł do celu z zredukowanym zasilaniem, bez żadnych obrażeń. Fala na Anthem of the Seas. Jeśli znasz statki wycieczkowe, prawdopodobnie znasz też Royal Caribbean International. Firma ta jest jednym z najbardziej znanych operatorów linii wycieczkowych na świecie, a jej dominacja częściowo wynika z jednostek takich jak Anthem of the Seas. Anthem of the Seas to statek wycieczkowy klasy Quantum, który jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Statek może pomieścić ponad 4000 osób, oferując atrakcje takie jak parki rozrywki, bary, restauracje i inne obiekty rozrywkowe. Nie dziwi więc, że statek ten kosztował Royal Caribbean około 940 milionów dolarów. Jednak w roku 2016, podczas rejsu z New Jersey do Port Canaveral na Florydzie, Anthem of the Seas napotkał ogromne fale, które wydawały się zdolne do przewrócenia go. Fale te uderzały w statek kilka razy, a pasażerowie bali się o swoje życie, gdy statek dosłownie musiał zatrzymać się na środku oceanu. To kolejny przykład jednostki, która szczęśliwie przetrwała starcie z ogromną falą. Szacunek dla kapitana, ale dla mnie statki wycieczkowe to zdecydowanie nie. Test nuklearny. Broń nuklearna jest dość przerażająca, a mimo groźby nuklearnego Armagedonu, zamieniającego całą planetę w zimną kulę popiołu, kilka krajów nadal rozwija swoje zdolności. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś postanowił złamać zasady. Po katastrofie, jaką była II wojna światowa, Wojsko Stanów Zjednoczonych postanowiło zoptymalizować swoje siły, rozwijając zdolności nuklearne. To było w czasie, gdy zimna wojna nabierała tempa, więc rząd dążył do tego, aby być przygotowanym. W roku 1958, po przeprowadzeniu kilku testów wokół Wysp Marszala, zdecydowali się na kolejny test. Test ten, nazwany Wahoo, miał na celu sprawdzenie możliwości bomby grawitacyjnej Mark 7. Zgodnie z raportami, Mark 7 miał moc wybuchową 9 kiloton, czyli około 2/3 mocy bomby zrzuconej na Hiroshimę. Bomba została ostatecznie zdetonowana na głębokości 150 metrów, a wyniki były oszałamiające. Odnowione nagranie z testu pokazuje, jak niesamowicie potężna była ta bomba.
ciągu zaledwie sekundy od detonacji Mark 7 stworzył kopułę wodną o wysokości 256 metrów, a jej średnica osiągnęła 1159 metrów w ciągu 22 sekund, pokazując, jak ogromne zniszczenia mogła spowodować ta bomba. Jednak Mark 7 blednie w porównaniu do wielu współczesnych bomb nuklearnych pod względem zdolności niszczycielskich, więc wyobraź sobie, jak szalone mogą być dzisiejsze bomby. Mike Parsons kontra Joe's Beach. Plaża Joe's Beach na Hawajach jest jednym z najbardziej popularnych miejsc dla surferów i poszukiwaczy przygód. W 2008 roku profesjonalny surfer Mike Parsons postanowił zmierzyć się z tą plażą i złapać największą falę, jaką mógł znaleźć. W końcu znalazł falę o wysokości 64 stóp. Mimo że surfingowe rekordy nie były wtedy tak powszechne, jego wyczyn był imponujący. Choć fala ostatecznie go przewróciła, Parsons zasługuje na uznanie za próbę. Numer 3. Aż do fal, które nas rozdzielą. Jak już wcześniej wspomniałem, wesela nad oceanem stają się coraz bardziej popularne. Problem polega na tym, że ocean nie zawsze GRA według naszych zasad. Para z Kalifornii przekonała się o tym na własnej skórze, gdy próbowali uwiecznić piękny moment nad brzegiem oceanu. Matka Natura postanowiła zafundować im fotobombę, która nie była zbyt miła. Na szczęście para została uratowana dzięki szybkiej interwencji ratowników. Fale na platformie Borgholm Dolphin. Wszyscy polegamy na ropie i gazie, aby zasilać wiele rzeczy w dzisiejszym społeczeństwie. Jednak znaczna część wykorzystywanej ropy jest rafinowana na platformach wiertniczych znajdujących się na morzu. Platformy te są przymocowane do dna oceanu, co oznacza, że unoszą się na wodzie, mimo że ich nogi są bardzo długie pod powierzchnią. Chociaż mogą być stabilne, to jednak nie powstrzymuje fal przed testowaniem ich od czasu do czasu. W styczniu 2015 roku platforma wiertnicza Borgholm Dolphin, znajdująca się gdzieś na Morzu Północnym, miała szansę udowodnić swoją stabilność, gdy ogromne fale zaczęły ją uderzać po burzy. Platforma wiertnicza stała na swoim miejscu, ale nie chciałbym być osobą, która tam wtedy była. Mimo że platforma znajduje się około 60 stóp nad poziomem morza, spray z fal był wystarczająco wysoki, aby dosięgnąć pokładu. To zdecydowanie nie jest miejsce, w którym chciałbym się znaleźć. Fala Garetta McNamara. Świat surfingu często się zmienia. Rodrigo Coxa miał rekord przez jakiś czas, ale to nie powstrzymało Garetta McNamara, człowieka, który wcześniej miał ten rekord, od prób nowych, epickich wyczynów. W styczniu 2013 roku McNamara przebił siebie samego i prawie wszystkich innych na planecie, kiedy przejechał się na fali o wysokości 30 metrów. Ten wyczyn, który również odbył się u wybrzeży Nazaré, był niesamowity i natychmiast wywołał falę szoku w świecie surfingu. Niektórzy kwestionowali jego zdrowy rozsądek, podczas gdy inni byli zainspirowani jego odwagą i męstwem. Wiedziałem, że to będzie największa fala, jaką kiedykolwiek przejechałem i wiedziałem, na co się porywam. Przygotowywałem się do tego przez lata, powiedział McNamara podczas wywiadu, kiedy zapytano go, co myślał, gdy schodził z tej gigantycznej fali. Chociaż ten rekord został pobity w roku 2017 przez Coxa, który przejechał się na fali o wysokości 24 metrów, wyczyn McNamary pozostanie jedną z najbardziej imponujących i inspirujących chwil w historii surfingu. Sztormowe fale w Kapsztadzie. W roku 2019 rząd Republiki Południowej Afryki wydał oficjalne ostrzeżenie dla mieszkańców kilku miast, informując ich o złej pogodzie, która mogła przynieść potężne wiatry i podniesienie poziomu morza. Zimny front miał szczególnie dotknąć zachodniego przylądka, a choć ludzie byli przygotowani wcześniej, nikt nie był gotowy na ogromne fale, które z tego wynikły. Kamera samochodowa policji uchwyciła część tych nagrań i naprawdę było to przerażające. Jeśli zobaczysz faceta w samochodzie, to miał naprawdę dużo szczęścia. Deszcze i fale trwały przez kilka dni, bombardując mieszkańców miasta i uniemożliwiając wielu z nich wyjście z domów. Lokalni urzędnicy obwiniali wzrost liczby fal o zmianę klimatu, co ponownie pokazuje, że nasze środowisko nadal jest w bardzo delikatnym stanie.
Gigantyczna fala psuje wesele. Twój ślub ma być najszczęśliwszym dniem w życiu. Chcesz, aby wszystko poszło dobrze, więc jesteś gotów zrobić wszystko, aby tak się stało. W dzisiejszych czasach wesela na plaży stały się bardziej popularne, ale ocean nie zawsze gra według naszych zasad. W roku 2022 para wzięła ślub na Hawajach, nad brzegiem oceanu. Wszystko szło dobrze, dopóki matka natura nie postanowiła się pojawić i sprawić, że ten dzień był niezapomniany w nieco inny sposób. Fale zalały wszystko, od stołów, przez dekoracje, aż po kwiaty, ale według raportów tort przetrwał, więc nie wszystko było stracone. Fala na Morzu Północnym. Osobiście jestem zakochany w oceanie. To dlatego chodzę tam, kiedy tylko mogę i kiedy to oglądasz, prawdopodobnie stoję już na piasku. Jednak trochę boję się statków wycieczkowych, a po obejrzeniu tego wideo czuję się pewnie w mojej decyzji, by nigdy nie próbować tej aktywności. W roku 2017 statek wycieczkowy płynący gdzieś na Morzu Północnym został uderzony przez ogromną falę, którą niektórzy szacują na 100 stóp wysokości. Statek, którego nazwa nie została podana, miał nieszczęście napotkać falę z powodu burzy, która szalała na morzu od jakiegoś czasu. I można zobaczyć, jak bardzo wstrząsnęło to jednostką. Ale dlaczego ten facet się śmiał? Bo gdybym to był ja, pisałbym testament i odmawiał modlitwy w gwałtowny sposób. Dobrze, że statek był dość solidny, bo gdyby to była mniejsza jednostka, mogłaby zostać łatwo przytłoczona przez wodę. Fala na Morzu Północnym Chin. Pozostając w temacie statków towarowych rzucanych jak papierki, kolejne nagranie pokazuje, jak potężny może być ocean. W październiku 2021 roku masowiec towarowy przemierzał Morze Północne Chin, gdy został uderzony przez potężny tajfun. Według raportów tajfun ten osiągnął siłę 12 stopni w skali Beauforta, a jeśli dobrze się wsłuchasz, usłyszysz sygnały na statku, gdy jest on rzucany z jednej strony na drugą. Nie chciałbym być na tym statku. Kłopoty na Atlantyku. Oczywiście Morze Północne nie jest jedynym akwenem, który jest podatny na potężne burze. W roku 2021 załoga chemikaliów na tankowcu musiała uciekać w bezpieczne miejsce, gdy ich statek został wielokrotnie uderzony przez ogromne fale. Morze wydawało się być bardzo wzburzone po trzydniowej burzy, która je spustoszyła, więc wyglądało na to, że matka natura tego dnia nie była w szczególnie dobrym nastroju i dała żeglarzom popalić. Wody północnego Atlantyku są dość znane ze swojej niebezpiecznej natury. To tutaj słynny RMS Titanic zderzył się z górą lodową w roku 1912, a od tego czasu setki statków zatonęły w tym rejonie. Na szczęście jednak tankowiec chemiczny zdołał przepłynąć bez szwanku. Bliskie spotkanie z falą. W następnym wideo przeniesiemy się z powrotem do Japonii, gdzie kapitan Straży Przybrzeżnej uchwycił nagranie ogromnego tsunami zmierzającego w jego stronę. Jednym z najbardziej interesujących aspektów tsunami jest to, że formują się one wcześnie, na środku oceanu, a następnie docierają do brzegu, więc niewiele osób faktycznie widzi je, gdy się formują. Ten kapitan jednak wydawał się być jednym z wybrańców, ponieważ nagranie pokazuje, że tsunami zaczęło się formować dość wcześnie, ale gdy kapitan w końcu je zobaczył, było już praktycznie za późno. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale nie mogę sobie wyobrazić, jak przerażające to musiało być. Lotniskowiec kontra tajfun. Zobaczenie statku lub surfera połkniętego przez falę to jedno, ale zobaczenie całego lotniskowca miażdżonego przez nią to zupełnie inna sprawa. Lotniskowce są ogromne i stabilne, ale kiedy przychodzą wielkie fale, każdy musi się przygotować. Lata temu lotniskowiec USS Kitty Hawk zmierzał do bazy morskiej Yokosuka w Japonii, kiedy natrafił na tajfun Fengshen,
potężny tajfun z wiatrami o prędkości 51 mil na godzinę, co wywołało fale o wysokości 38 stóp. Pomimo swojej wielkości, Kitty Hawk poradził sobie z wyzwaniem, ale trzeba przyznać, że wyglądało to niesamowicie. Nieproszeni goście, jeśli uważasz, że irytujący są znajomi, którzy wchodzą do twojego domu bez zaproszenia, wyobraź sobie, jak musieli się czuć ludzie na tym statku. W 2021 roku prom płynący po rzece Łabie w północnych Niemczech napotkał ogromną falę wywołaną przez burzę Jelinia. Mimo że większość dalekobieżnych podróży promowych i lotów została odwołana z powodu burzy, ci ludzie postanowili kontynuować podróż. Fala wdarła się na pokład, co musiało być ogromnym szokiem dla pasażerów, zwłaszcza tych z przodu. W głębinach. W grudniu 2019 roku tankowiec przewożący chemikalia transportował towary wokół Korei Południowej, gdy został uderzony przez serię fal ROG. Czy kapitan był nieprzygotowany? Czy mechanika statku nie była odpowiednia? Trudno powiedzieć, ale fale niemal przewróciły tankowiec. Według raportów statek przechylił się o ponad 40 stopni, a wiele sprzętu zostało zniszczone. Statek dotarł do doku, ale musiał zostać naprawiony. To była niezła jazda. Matka natura może być okrutna, a podróżując morzem, lepiej przestrzegać zasad fal, żeby nie żałować. Czy kiedykolwiek płynąłeś statkiem lub odbyłeś rejs? Jak się czułeś, widząc falę? Daj mi znać w komentarzach.